Cześć, dzisiaj zapraszam Was na odcinek z Metinami 50-kami, tylko pytanie brzmi tak, hej, 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 ale chwila, ostatnio był odcinek z 50-kami i to już było. Tak, były 50-ki, te z pustyni. Stwierdziłem, że trzeba też pokazać, jak wygląda mniej więcej zarobek na tych metkach w DT. Bo one się respią co 30 minut, chyba 25 albo 30, już sam nie pamiętam jak tutaj jest, ale praktycznie cały czas są dostępne, więc można je bić bez najmniejszego problemu. Czy jest jakikolwiek na nich zarobek? Przyznam, że jest słabo. Myślałem, że będzie trochę lepiej, natomiast wielkim plusem jest to, że gdzieś tam w samym trakcie bicia tych metinów poleciały jakieś tam duperele ku prawie z każdego, więc jest całkiem nieźle. Natomiast kasowo zaraz sami przekonacie się, jak to wygląda. Oczywiście CH1 zazwyczaj było puste, bo na CH1 chodzą na DT, ale chyba raz się udało zbić. Więc nie jest tak źle z 50-kami, jak mogłoby się wydawać na samym początku. Mam nadzieję, że nigdzie nie wpadnę że na pomysł, że jednak pasy gdzieś wpisywałem, bo wiecie, to też jest możliwe takie. Ale najczęstsze pytania to jest tak, no dobra Darek, ale my nie mamy wierzchowca, my nie mamy FMS-a plus 9, my nie mamy buffa, my nie mamy tego, tamtego i jeszcze tamtego, wiele innych. Oczywiście, wierzchowca pokazałem, jak można zdobyć. Peta? Jeszcze nie pokazałem, pokażę, jak można zdobyć. Szarfę? Jeszcze nie pokazałem, ale pokażę, jak trzeba ją można zdobyć bez najmniejszego problemu. No i rękawice. Rękawice już pokazałem, te trzy sposoby. Są cztery, oczywiście harvest do tego też się zalicza, jednak harvest nie jest takim motywem, że jest na stałe. Rękawica na PL-u, pamiętajcie, nigdy nie była możliwość sprzedania. Chociaż to też widziałem, że niektórzy, no dobra, ale można kupić od innego gracza bez najmniejszego problemu, da się przekładać. Nie, nigdy się nie dało na PL-u przekładać, to jest najlepsze. Nie wiem, skąd macie te informacje, że dało się kiedyś przekładać. Jeśli dało się kiedyś rękawice przekładać, to walcie śmiało, na pewno jakiś jesteś się przyda. A kolejną sprawą jest to, że widziałem mankament taki, że KD z metka 25 drop i dzisiaj wieczorem wrzucę Wam SS-a, żebyście mieli 100% pewność. Natomiast 50-ki zbite, cieszę się z tego bardzo. No teraz mogę bez problemu bić 55-ki. 65-ki, 70-ki, 80-ki, 90-ki, 95, 95, 100, 100, 105, 120 i już jesteśmy bliżej niż dalej końca. Właściwie wiecie, to aż muszę sobie policzyć, ile jeszcze odcinków teoretycznie powinienem nagrać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, na dwa, na trzy, na 14. 14. No to jestem chyba dalej, nadal. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ten jest 11. No to jestem jeszcze nawet nie w połowie. No cóż, tak bywa. A już się cieszyłem, że już jestem przy 50-kach, że już jestem bliżej niż dalej. Najgorzej będzie z 80-kami i 90-kami w Red Lesie. Dlaczego? Już się tłumaczę. Bo tam was dużo lata. Naprawdę, bardzo dużo was tam lata. Nie wiem, kiedy ja to będę miał robić. Czy po nocach będę po prostu, może kiedyś, w któryś dzień nie będę mógł spać, to prawdopodobnie pójdę sobie do Red Lasu na 85 albo na 90 i zobaczę, co z tego da się zrobić. Natomiast fajnym motywem jest to, że no nadal da się jako tako zarobić. Przyznam, że nagrałem też tak w taki sposób 50-ki. Latanie do DT, 50-ki, 60-ki. Ale wiecie co? Ten odcinek z 60-kami będzie zupełnie inny, bo teraz będą, chciałbym, żeby był jutro, pojutrze, jeszcze pojutrze, więc myślę, że coś gdzieś tam się uda. Natomiast wielki problem mam z niektórymi metynami, ale to o tym niebawem. Na pewno Artemidem będę chciał zbić 60-ki. 65-ki biorę surę 62, żeby nie było. Może wbiję jej 63 i przy okazji zacznę robić te misje takie na 10 zwojów EXO, bo to by się mi przydało. Tak, 10 zwojów EXO na pewno by mi się przydało. Ale do czego? Żeby wbić rozpro na M. Chyba teraz jakbym zaczął czytać 10 EXO, to bym miał M8. Więc już niedaleko do GAP to jest chwila, bo mam naprawdę kadeków, więc 2 tygodnie by było na P. No więc właśnie, tylko czy po co? Też lubię wasze pytania pod tytułem Darek, kiedy 120? Wiecie co, jak zobaczycie jaki mam drop z 95, to przeklniecie i powiecie, że po co ja wbijałem ten 107. Naprawdę. Nie, to jest zło wcielone. Ale o tym niedługo. Niedługo się przekonacie, jaka jest prawda z dropem na dużym levelu. No niby jest tak jak na 105, ale czy ja wiem, czy jest tak jak na 105? 105 nagrałem, z 95 nagrałem,
Zostały mi setki do nagrania, jedna 95 i jedna 105 i 120. Setek nie będę nagrywał, bo to by było bez sensu, chociaż setkę mam ochotę nagrać tylko z jednego powodu, żeby zobaczyć, ile ekspa wpadnie. Naprawdę, zbić 20 setek i zobaczyć, ile z tego ekspa wpadnie. Bo to dosyć śmieszna sprawa będzie. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra. Zbliżamy się do 20 metina. Nie było tak strasznie, bo 3 respy. Tak, 3... A nie, może 4 nawet respy poszły na te metiny. Teraz się zastanawiam. 4 respy. Prawdopodobnie 2,5 godziny to nagrywałem. Więc troszeczkę zeszło. Z 55 będzie najgorzej. 65 też będzie totalna masakra. 60 już nagrałem, to się przyznaję. 161 tysięcy yang, 3. 8050 na metina. Nie jest tak źle. Z tych rzeczy, które gdzieś tam dodatkowo dropiły, jest też dodatkowy hajs, więc tutaj się nie ma co przejmować. No i jest trochę tego. Jest takich duperali pod tytułem, wiecie, gdzieś tutaj jakieś sianko, gdzieś jakiś kask poleciał, gdzieś jakiś dzwonek poleciał. To zawsze można sprzedać i coś na tym zarobić. Jakieś potiony, które mnie są kompletnie tutaj niepotrzebne. Artemina męczy teraz, więc będę chciał jak najlepiej go wymęczyć, żeby no, zrobić, wiecie, wszystkie filmiki z Artemida, czyli jeszcze Bo, Pustynię no i Świątynię. Natomiast ceny itemów, no jak sami widzicie, zarobiłem 13 290 000 yang. Silne, pazur, purpura, 2 razy strach, 33 odłamki, 15 kupo 50, 2 leki plus. Reszta ulepów i inne. Inne to takie, wiecie, duperele typowe pod grę. No dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Natomiast jeśli Wam się podobało ten i inne odcinki z poradników, pamiętajcie zawsze, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba. To jest zawsze mile widziane. Jeśli nie widzieliście, to macie playlisty cały czas w opisie dodawane, więc tam serdecznie Was zapraszam. Dziękuję za oglądanie. A jeszcze takie na koniec szybkie podsumowanie tego, ile zrobiliśmy. 13 827 7 jank, czyli 691 350 jank na metina. Twardości w DT nie dropią kadeki plus 0 plus 4, więc tutaj jest minus. Kamień duchowy nie dropnął, więc nie mogę ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. Jeśli dropnął, jeśli kiedyś mam dropnął właśnie z 50, napiszcie w komentarzu SS mile widziany na fejsie, na fanpage'u. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie Din2, do zobaczenia, pa pa!